Cześć, witam, zapraszam Was na pierwszy w nowym roku odcinek Polityki Zagranicznej. Pandemia. Całe to szaleństwo zaczynało się 2 lata temu, choć wtedy były to jeszcze niebezpieczne pomruki z dalekiej Azji. Od tego czasu naszą codziennością stały się maseczki, szczepionki, obostrzenia i ich luzowanie, ale co najstraszniejsze, naszą codziennością stały się ponure komunikaty o łącznie tysiącach zmarłych tylko w Polsce osób. W naszych życiach zaszły zmiany, o których nigdy byśmy wcześniej nie pomyśleli, czy to w sposoby, w jaki żyjemy, pracujemy, podróżujemy, czy chorujemy, bo chorowanie nie tylko na COVID to dziś prawdziwe wyzwanie. I ja wiem, że macie tego wszystkiego serdecznie dosyć, bo wszyscy mamy tego serdecznie dosyć. Kto z nas nie wyłączył nerwowo informacji o 6 dawkach, 7 mutacjach, 16 falach, wszyscy mamy tego dość. Ale wydaje się, że dziś jest już adekwatny moment do tego, by porównując Polskę z szerszym otoczeniem międzynarodowym, wyciągnąć jakieś wnioski. A te wnioski dla Polski są naprawdę niepokojące. Zapraszam na materiał. Do kwestii politycznych przejdziemy w dalszej części materiału, no bo nie sposób zacząć tego filmu inaczej niż od danych medycznych, a tutaj sytuacja Polski wygląda naprawdę bardzo, bardzo źle, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę możliwości naszego państwa, czyli na przykład dostępność szczepień. Porównajmy Polskę z 4 innymi państwami Unii Europejskiej. Niemcami i Francją oraz Rumunią i Bułgarią. Pod względem procenta zaszczepionych na COVID mieszkańców nasze państwo w tej stawce znajduje się w środku. Ponad 57% osób, przy aż 78% we Francji i tylko niecałych 28% w Bułgarii. Dlatego państwa dane są nieco starsze, ale to i tak dramatycznie sytuacji nie zmieni. Mówimy tutaj o osobach zaszczepionych co najmniej jedną dawką. A teraz spójrzmy na wykres zgonów spowodowanych COVID-em na 1 000 000 mieszkańców. Najpierw Polska, Francja i Niemcy. A teraz Polska, Rumunia i Bułgaria. Teraz wszystkie 5 państw. Tutaj pojawia się wątpliwość związana z klasyfikacją zgonów w różnych państwach, więc może bardziej miarodajna będzie statystyka pokazująca procentową różnicę między zgonami w danym kraju w tym i w zeszłym roku. W skrócie nadmiarowe zgony w stosunku do danych z przeszłości. Ponownie, dane dotyczące Polski wyglądają bardzo źle i ponownie znacznie bardziej przypominają sytuację z Rumunii i Bułgarii niż Francji i Niemiec. A tutaj dane OECD, czyli państwa wysoko rozwinięte. Jedynie Meksyk zanotował więcej nadmiarowych zgonów niż Polska od początku 2020 roku. Jeśli chodzi o szczepienia, tu wśród państw rozwiniętych OECD też gorsze jest tylko jedno państwo – Słowacja, która w zgonach plasuje się 2 ponure pozycje za Polską. Dane dotyczące Europy widzimy dość często, więc może warto powiedzieć, że w Kolumbii co najmniej jedną dawką zaszczepiło się 75% osób, w Kostaryce 77%, w Turcji 67%. Porównania szersze niż z państwami na podobnym poziomie rozwoju nie mają sensu, gdyż zupełnie inna jest dostępność szczepień w państwach rozwijających się. Dla unaocznienia, jak koszmarne żniwo zbiera w Polsce epidemia i jej konsekwencje, może nawet lepiej porównać się z sytuacją sprzed COVID-u niż do stanu w innych państwach, co może być bardziej abstrakcyjne. Tak wygląda wykres zgonów i urodzeń w Polsce, a nie są tu jeszcze uwzględnione tragiczne dni, gdy na COVID umierało po 600-700 osób dziennie. Najwięcej zgonów od II wojny światowej i drugi najgorszy wynik pod tym względem wśród państw wysoko rozwiniętych. To naprawdę są koszmarne dane. I zachęcam Was do tego, żebyście zajrzeli do opisu filmów, pobawili się tymi wykresami na własną rękę, sprawdzili te czy inne dane, zestawili je ze sobą, ale jednego nie da się po prostu przeoczyć. Nie da się przeoczyć tego, że w Polsce umiera kosmicznie dużo ludzi. I oczywiście nie sam COVID jest tego powodem, ale również wpływ epidemii na całą służbę zdrowia. Załóżmy, że w jakimś szpitalu są 3 oddziały chorób wewnętrznych, z czego 2 zajmują się wyłącznie COVID-em. Jak myślicie, jak wpływa to na diagnostykę, profilaktykę, dostępność służby zdrowia? Jak wygląda praca na tym jednym oddziale, który został? Konsekwencje tej sytuacji związanej ze zdrowiem będziemy ponosić przez długie, długie lata. Na dodatek dane z państw, gdzie dominuje nowa odmiana tego parszywego paskudztwa, są zatrważające. Wczoraj we Francji zanotowano 270 tysięcy przypadków. 270 tysięcy osób dziennie. Szachmat szczepionki, pomyślą pewnie co po niektórzy, skoro w tak zaszczepionej Francji mamy tyle przypadków, to znaczy, że to wszystko było kłamstwem. Z tym, że przy 270 tysiącach przypadków w całej Francji zmarło 351 osób. W Polsce tego samego dnia zmarły 433 osoby.
Jasne, że śmiertelne konsekwencje dni wzrostu liczby pozytywnych testów przychodzą z czasem, gdy choróbsko się rozwinie, ale to i tak się nie dodaje. Czy Polska jest przygotowana na radykalne wzrosty liczby chorych, które obserwujemy już na Zachodzie? Niestety wiele wskazuje dziś na to, że jesteśmy w takim momencie, że mamy już dostatecznie dużo informacji, by wyciągać wnioski dla Polski, porównując dane z naszego państwa do szerszego otoczenia międzynarodowego, ale z drugiej strony być może to ostatni dzwonek, by takie wnioski zacząć wyciągać. Ale to nie jest jedyna strona medalu. Otóż w systemach politycznych na całym świecie od początku pandemii zaszły radykalne zmiany, choć nie były to zazwyczaj zmiany formalne. Ale władza wykonawcza od początku pandemii uzyskała wielką przewagę nad całym społeczeństwem, nad resztą rodzajów władz, gałęzi władz. Państwa są rządzone dzisiaj właściwie tak jak na wojnie. Zakazywanie prowadzenia działalności gospodarczej czy wychodzenia z domu jeszcze 2 lata temu brzmiałoby zupełnie absurdalnie, a przecież właśnie tak w rytm restrykcji, obostrzeń i ich luzowania na podstawie rozporządzeń władzy wykonawczej toczy się nasze życie od wielu miesięcy. Granica, za którą miał czekać powrót do normalności, jest stale przesuwana przez nowe mutacje wirusa. Dziś można przeczytać o kolejnym parszywcu, wariant Ichu. Jakby nie mógł się nazywać, nie wiem, Maciek. RMF, powołując się na Daily Mail, twierdzi, że jest bardziej odporny na szczepionkę i bardziej zakaźny. A przypomnę, że my w Polsce i tak jesteśmy do tyłu, bo dopiero zaczyna się u nas rozgaszać kolega Omikron, któremu ustępuje miejsca Delta. Pojawienie się każdego kolejnego wariantu to bardzo często dezaktualizacja umowy społecznej zawartej z władzą kilka miesięcy, kilka tygodni czy kilka dni wcześniej. Stale przedłuża się czas wiecznej tymczasowości. I to naprawdę jest potencjalnie bardzo niebezpieczne na przyszłość, bo pamiętajmy, że pandemia się skończy, a my o niej zapomnimy, tak jak nie pamiętaliśmy o dżumie, nie pamiętaliśmy o Hiszpance. A wpływ tego choróbska na system polityczny może okazać się bardziej trwały niż nasza pamięć. Tak jak zamachy z 11 września, w ich konsekwencji wprowadzono ostrzejsze kontrole na lotniskach, czy wprowadzono prawo, dzięki któremu amerykańskie drony do dziś mogą strzelać do ludzi podejrzanych o współpracę z terrorystami. Kto jeszcze pamięta, że genezą tego wszystkiego były właśnie zamachy z 11 września? I podobnie może być z epidemią. Ciekawe, na ile zwiększy się tolerancja dla większych kompetencji władzy wykonawczej w odpowiedzi na kryzys i w obawie o bezpieczeństwo jednostki. To znaczy, z czego będziemy w stanie zrezygnować, by jako społeczeństwo czuć się bezpiecznie? Ile z tych rzeczy, które wdarły się brutalnie do naszego życia poprzez epidemię, zostanie z nami również po epidemii. No bo jeśli takie rzeczy jak właśnie restrykcje, czasowe ograniczanie wolności gospodarczej, swobody poruszania się, podróżowania, jeśli duża część z tych rzeczy zostanie z nami również po epidemii, a ta w końcu się skończy, to ta nowa normalność, okropny termin, no będzie dosyć niepokojąca. No a jak w kwestii obostrzeń i ich luzowania wypada Polska na szerszym tle międzynarodowym? Bardzo trudno to w jakikolwiek sposób zmierzyć, ale generalizując, sytuacja w Polsce w porównaniu do państw Zachodu to naprawdę luzik. Bardzo istotna jest tutaj również polityka informacyjna. Moja subiektywna, w pełni subiektywna ocena jest taka, że im dłużej trwa ta pandemia, tym ja mniej rozumiem, dlaczego wprowadzane bądź nie wprowadzane są takie czy inne kroki, ale to tylko moja ocena. Ale w każdym razie w Polsce z pewnością nie ma tego problemu, który jest widoczny na Zachodzie. To znaczy agresywnego, widocznego na ulicach sprzeciwu wobec władzy. W Polsce ten sprzeciw, czy te głośne krzyki, obecne są raczej tylko w internecie. Pozdrawiam. Mógłbym Was tu zalać brutalnymi obrazami zamieszek z Holandii, Danii czy Francji, ale na pewno film zostałby zdemonetyzowany. Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? A dlaczego? Dlaczego? Uwierzcie mi więc na słowo lub zajrzyjcie do opisu filmu, gdzie znajdziecie źródła. W Polsce nie mieliśmy do czynienia z podobnymi ekscesami, a rządzący ewidentnie się ich boją, o czym świadczą na przykład wypowiedzi premiera. Widzimy gigantyczne demonstracje na Zachodzie, które są rozpędzane w brutalny sposób. Chcemy tego uniknąć, mówił Mateusz Morawiecki w listopadzie. W tej kwestii można zauważyć dość prostą zależność. Jeśli władza naciska na obywateli, by ci się zaszczepili, bądź wprost to nakazuje, to pojawiają się ostrzejsze protesty. Na przykład tak jak w Austrii, gdzie wprowadzono lockdown dla niezaszczepionych i zapowiedziano obowiązek szczepień, na ulicę wyszło kilkadziesiąt tysięcy osób. Emmanuel Macron wczoraj swoją strategię opisał dość prostymi słowami. Niezaszczepieni? Naprawdę chcę ich wkurzyć i będę to robić do skutku.
To jest strategia. Może więc znaczna różnica w procencie osób, które się zaszczepiły między Polską a państwami Zachodu, wcale nie wynika z różnic między społeczeństwami, jak nam się wmawia, a różnicy w podejściu do rządzenia państwem. Gdyby w Polsce konieczne było zaszczepienie, by uniknąć lockdownu czy wejść do restauracji, wskaźnik byłby znacznie wyższy, jak na Zachodzie. I tak jak na Zachodzie, ludzie rzucaliby kostką brukową w policję. Co jeśli to jest wybór, przed którym właśnie stoimy? Co jeśli do wyboru mamy albo tłum na ulicy, albo tłum w kostnicy? Oczywiście ten wybór może być fałszywy, sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej, ale co jeśli nie? Jeśli widzimy Polskę na szarym końcu brutalnej statystyki nadmiarowych zgonów wśród wszystkich państw rozwiniętych na świecie, to musimy z tego wyciągnąć jakieś wnioski. To znaczy nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego. Nie możemy powiedzieć, że Polacy nic się nie stało. Przecież no, dzieje się. No, trzeba wyciągnąć z tego jakieś wnioski, bo to również jest to jakiś wskaźnik jakości polskiego państwa. Nie tylko to, co dzieje się teraz, ale też jak będziemy w stanie na to, co dzieje się teraz, zareagować. Wiem, że prawdopodobnie zostanę w komentarzach oskarżony o to, że film jest sponsorowany przez covidowe lobby, ale nie. Ten film jest sponsorowany przez Was, przez moich widzów. Serdecznie dziękuję tej części z Was, która zdecydowała się wesprzeć mnie również finansowo. Czeka nas wyjątkowo ciekawy rok, zresztą tak jak poprzednie. Takie mamy czasy. Prezydencja Francji w Unii Europejskiej i dalsze batalie o kształt europejskiej energetyki przyszłości. Napięcie na wschodzie. Regrupowanie sił przez Stany Zjednoczone w ich konfrontacji z Chińską Republiką Ludową i wiele, wiele innych zagadnień, z których części nie jesteśmy dzisiaj sobie w stanie nawet wyobrazić, bo polityka międzynarodowa stale nas zaskakuje. Dlatego chciałbym serdecznie zaprosić Was do tego, żebyście wspólnie ze mną wybrali się w tą niesamowitą podróż w odkrywaniu meandrów i zawiłości polityki międzynarodowej, a sobie i wszystkim Wam w tym nowym roku życzę tego, by był to ostatni rok pandemii w naszych życiach. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia.